Rozdział piąty stary i młody Glebow. Sewersławicz Sławicz począł wierzyć we wróżki i czarodziejów, zaklętych królewiczów, fantastyczne przygody bohaterów, arabskich bajek. Droga z Kijowa do Petersburga, snem mu się zdały, a przyjazd do stolicy upoił. Gdy wysiedli on, generał Glebow, głowy poczęły się chylić. Karki giąć, żandarmi salutować. A stuzin galonowej służby Otoczył ich wnet z ust, odgadując chęci. Szpaler policji utworzył się i środkiem ciżby, zalękłej, ciekawej, przychodził potentat śledztwa i szpiegów, nadęty, ponury, a za nim młodzieniaszek bardzo ładny, przybrany już w wykwintną odzież i ledwie trochę tylko nieśmiały. Naczelnik trzeciego wydziału był pyszny. W dzień wyjazdu do Kijowa odkryto tajną rewolucyjną drukarnię, złapano chłopca rozlepiającego socjalne plakaty, ujęto podejrzaną osobistość obładowaną prochem. Słowem policja dotarła do jądra kwestii i jak pisały dzienniki, pozba pozbawiła nich z głowy i przywódców. Generał Glebow ośmielił się tędy prosić monarchę o prawo adoptowania nieprawnego syna. I uzyskawszy tę łaskę, wyjechał. Tymczasem chłopiec od szewca, dziewczyna z i drap o fizjonomii cyklopa idioty siedzieli głęboko pod ziemią. Narzędzia podruzgotane, żywi, a już umarli. Wracał teraz potentat i miał na obwisłych wargach zjadliwy uśmiech. W oczach pod ciężkimi powiekami żółtawe błyski tygrysiej złośliwości. W całej postawie triumf dokonanej zemsty. Ilekroć spojrzał na Sewera, nadymał się jeszcze bardziej i sapał w radości okrutnej. Człowiek ten hołdował dwom namiętnościom śledztwu i pięknym kobietom. Teraz uczuł trzecią, rozkoszował się rozpaczą swych spadkobierców na wieść o tym synu, którego swo sobie przyswoił. Zdawało mu się, że słyszy syk gadzinowych swych bratowych, wściekłość braci i bratanków, braci, którzy bezustannie badali jego lekarzy, bratowych, które go wyśmiewały, bratanków młodych, którzy mu z przed nosa sprzątali kochanki i w klubach opowiadali o jego niedołęstwie. Teraz on z nich zadrwi. Sanie pyszne. Zaprzężone w trójkę karych rumaków, czekały u peronu dworca, otoczone kozakami i służbą. Jenerał otulił się w sobole, podobne kamerdyner podał Sewerynomii i ruszyli szalonym pędem do pałacu. Tam w przedsionku Glebow głos podniósł. Lewe skrzydło dla młodego pana, marszałek niech idzie ze mną po rozkazy. Służba z azjatycką czołobitnością obstąpiła Seweryna. Zaprowadzono go do jego apartamentów. Opadli go fryzjerzy, krawcy, szewcy, jak lalkę poczęli stroić, a wszędy bezmierna uniżoność, pochlebstwa, spojrzenia błagające o łaskę. Młody pan, młody pan! Biegł z ust do ust z podziwem, lękiem, nadzieją. Sewer z giętkością, sobie właściwą przejął nową rolę. Ten nędzarz onegdaj potrafił uchwycić ton wielkiego pana. Potrafił dostosować do pałacu swe ruchy. Wyraz twarzy nabrał w jednej chwili pewności siebie i nacciwszywszy się jeszcze zbytkiem, już minem miał, jakby się nim przesycił i lekceważył jako rzeczą sobie należną. Wystrojony, wypiękniał i urósł, głowę zadarł. Ustaw grymas pogardliwy ułożył, na cygara rublowe się krzywił. W jednej chwili stał się Glebowem, juniorem i niczym się nie zdradził, niczego niestosownego nie popełnił. Gdy go wezwano do gabinetu generała, biedny student Kijowski ustąpił miejsca eleganckiemu paniczowi, na którego Glebow popatrzył z widocznym zadowoleniem. Siedział w fotelu, ociężały, spasiony, z uśmiechem starego fauna na mięsistych wargach, w rękach okrytych pierścieniami, przerzucając papiery, odłożył je i wskazał krzesło Sewerowi. Diable, patrząc na Cię, widzę siebie sprzed trzynastu lat. Ładny chłop byłem i wściekle do kobiet szczęśliwy. Takież miałem kędzierzawe włosy jasne i oczy błękitne. Uderzająco jesteś do mnie podobny. Sewer spojrzał na niego i nieznacznie się skrzywił. To dowód, jak moja matka dobrze pana zapamiętała! odparł dość swobodnie. Jenerał się roześmiał. Podobała się despocie niefrasobliwość młodego. Nie że mnie panem. Nie wyglądam na ojca, dorosłego syna. Postarzysz mnie wobec kobiet, ale cóż robić? Grzeszki młodości. Zresztą niech moi spadkobiercy się wściekają. Nazywaj mnie jak najczęściej ojcem. Dlatego mam jeszcze parę kwestii z tobą do załatwienia. Ochrzczono cię po katolicku. Sewer głowę skinął. Trzeba to zmienić. Młody sekundy się zawahał. Przez tę sekundę minęła mu w myśli sylwetka sfidy, klękającego codziennie do pacierza, znoszącego z dumą godnością prześladowanie swego wyznania, chyłpiącego się cierpianą niesprawiedliwością. – Cóż to, dewot, jesteś? Fanatyk? Baba? – zaśmiał się ironiczny jenerał. – Ha, ha! Prowincja cuchnie od ciebie! Sewer poczerwieniał, dotknięty w próżności. – Ja i wyznanie to śmieszne zestawienie. Jakakolwiek religia jest dla mnie martwą literą, nie wierzę w żadną i dlatego nie cierpię wszelkich ceremonii odbywających się w kościele, mniejsza w którym. Ale o tym mowy nie ma! To się załatwi tutaj w tym samym gabinecie. Chodzi o to, abyś należał do panującego kościoła. Dalej zwolniony jesteś od wszelkich religijnych ceregieli. Dobre to dla pospólstwa. Naturalnie, potwierdził z przyjęciem Sewer. Następnie z łaski najjaśniejszej przyjęty jesteś jako kornet do złotej gwardii. Łaska to wielka dla mnie uczyniona. Już w zbroi wiernego sługi i poddanego przedstawię cię najwyższemu obliczu. Ha ha. marzyłeś ty kiedy o podobnym szczęściu? Znowu Sewer sekundę milczał. Druga sylwetka przemknęła mu w myśli. Olbrzymia Gregora demonicznie piękna, miała zapał bo bohaterstwa. I wielkiej swobody ludów odrodzenia. Machinalnie, czując wzrok, generała na sobie potwierdził. Tak nie marzyłem, ale oczu nie podniósł długą chwilę. Te dwie rzeczy, załatwiwszy, jesteś aflot w Pretersburgu. Zanim cię nie poznam, czerpać możesz bezkarnie u mego bankiera i robić, co ci się podoba. Dwóch rzeczy nie znoszę: kart i demokracji. Jeśli się tego strzec będziesz, Pozostaniemy w najlepszym komitywie. Jeśli nie, stracisz wszystko. Odeślę cię do dóbr w samarze i tam odkoputujesz. Ale mi się to podoba. To koniec mych rad i wymagań. Masz swe apartamenty? Konie? Służbę? Pieniądze? Młodość? Piękność? Koledzy cię nauczą reszty. Kobiety nie dadzą próżnować. Ja zaś zamawiam cię tylko niekiedy na oficjalne wizyty. Sewer wstał i odrzucił głowę ruchem dumy i wyzywającego zuchwalstwa. Ano, dam sobie radę! Dziękuję, ojcu! Jeszcze jedno: masz imię nieprawowierne. Może się drugie w metryce znajdzie. Znajdzie, Ejże, nie nazwała cię matka Piotrem? Nie, i imienia nie oddam, ojcu. Zanadto je kobiety lubią. Przed taką racją czołem. Mniejsza, mało kto potrzebuje wiedzieć imię młodego Glebowa, a zatem jesteśmy w porządku. Chodźmy na obiad. Oparł się ciężko na młodym ramieniu i, poszwi, i poszli oświetlonymi salonami do pysznej jadalni. Taki był wstęp do nowego życia. Po tygodniu odbyła się abjuracja wiary, przyjęcie do pułku, pasowanie nowicjusza na rycerza z salonów i niesalonów. Nic się nie szczepi łatwiej jak rozpusta. Nic nie zaraża gorzej jak towarzystwo. Po paru miesiącach z dawnego severa i atomu nie zostało. Ani pamięci nawet poprzednich idei i stosunków. Ani drgnienia charakteru, ani sekundy rozmysłu. Zresztą on nie miał czasu myśleć. Rajsztula, służba, stosunki towarzystkie. Teatry, półświatek, pijatyki z kolegami. Noce strawione na hulance. Dnie gorączkowe. Pochlebiało mu, że zwalczał paniczów zużytych we wszelkich ekscesach. Pijany był powodzeniem, pochlebstwami, nadskakiwaniem całego świata, łaskami kobiet, nimbem swego nowego nazwiska. Lubiono go też i dla niego samego. Za świeżość sił, za wesołe, żartobliwe usposobienie, za łatwość, z jaką zastosowywał się do każdego, za niewyczerpany zapas projektów hulanek i konceptów. Ślizgał się przez życie, nikogo nie obrażając, sam zda się raz, razem niedostępny. Ojcu był posłuszny, nie grał w karty i obracał się tylko w kołach najwyższych. Wszystko, co małe, biedne i podwładne, traktując bezwzględnie i pogardliwie. Zresztą Glebow senior mało się z synem zajmował, po triumfie opadły go niepowodzenia. Owi trzej tak trudno zdobyci i drogocenni socjaliści pewnej pięknej nocy zniknęli jak kamfora, w osłupieniu pogrążając swych stróżów, drwiąc zrygli i murów i uwodząc z sobą dozorcem więzienia. Tegoż dnia Glebow znalazł w swej karecie drukowaną odezwę, w której przemytnik prochu zecerka i terminator szewski składali mu podziękowanie za wygodę i kwaterę jako też stanowcze pożegnanie. Generała wprawiło to w szał wściekłości. Sądny dzień dział się w jego kancelarii, płazowano i bito stróżów, zdegradowano jednych, wsadzono do kozy innych, pojmowano tysiące niewinnych osób, ściągano zeznania z każdego, kto się nawinął, zrewidowano tysiące mieszkań, powiększono ilość tajnej policji, Zapisano tomy sprawozdań i wreszcie ogłoszono drukiem, że socjalizm to towar zagraniczny, w Rosji nieprodukowany ani znany. Wszystko tedy odbyło się dawnym trybem i, powró i powróciła cisza. Jenerał tylko naciął w pamięci nowy karp, na nihilistów, a nie mając świeżych ofiar, wyrobił obostrzenie kary tym, którzy nie mieli więcej światła Bożego oglądać w życiu. I gnili pomału. A na świecie panowała cisza głucha, ponura. Ciszy tylko Seweren nie czuł. Lato minęło szybko i jesień przyniosła znowu bale, znowu zamęt, którym połowa świata zabija czas, próżnie życia, często rozpacz lub sumienie. Hulał Sewer na zabój. Tygodniami całymi nie pokazywał się w domu, był wszędzie i nigdzie. Pewnego ranka po całonocnej biesiadzie w jakimś zimowym ogrodzie podmiejskim zmęczony i półżywy otrzymał wezwanie od ojca, by się stawił w ważnym interesie. Pismo przyniósł żandar i wedle rozkazu nie ustąpił, aż go usadowił w podwozie. Po przybyciu do domu agafon przyboczny sługa generała, czatujący w przedsionku nie dał mu chwili wytchnienia. Jego wysokość raszy czekać, rzekł dobitnie. Sewer poszedł ziewając w najgorszym usposobieniu, rozżalony na taką krzywdę, której wyrządzono jego swobodzie. I jenerał wyglądał, jakby się nie kładł tej nocy. Miał na sobie mundur paradny i wszystkie ordery. Bodajże cię, od wieczora czekam i szukam. Łatwiej złoczyńce wytropić niż ciebie. To dowód, że ojca wyżły nie mają węchu. Używam stale jednych perfum. Odparł apatycznie młody rzucając się w fotel. Ależ zmachałeś się, zaśmiał się jenerał, patrząc na niego. Patrzcie na tych młodzików, do czego to podobne po pół roku. Niech mi ojciec nie mówi impertynencji, Troch, trochę mnie dospadł, i basta. Ciesz mnie to jednak, że mnie policja znaleźć nie umie. Co zapyszny byłby ze mnie Ziewnął, śmiejąc się. Rzeczywiście, zanadto żyjesz. Czas nieco się uspokoić. Co, już? Chce mnie ojciec wysłać do Samary? Może nie, jeśli wybierzesz drugie, tak? A to drugie? Musisz się ożenić. Ożenić? Ale z mężatką? nie cierpię panien. Tienz, tienz, gwiznął cynicznie stary. Ja zaś dotychczas lubię tylko panny. Ojciec widocznie lubi kurczęta i cielęcinę ja zaś wytrawnego Burgunda, i angielski bewsztyk. Ano, to szczęśliwe, nie będziemy rywalizowali. Orze cię z panną. Po co niech ojcu służy? Przecież ojciec też może sobie na ten zbytek Żonę pozwolić. Ja bym nawet wolał ojca niż siebie, będąc panną. Ano, ja proponował, ale wybrano ciebie Ciebie przyjmij twój los z pokorą. Jak to wybrano mnie? Któż to taki? Hrabianka Gizella. Hrabianka Gizella powtórzył Sever. Umilkł, pomyślał, spojrzał na ojca i wreszcie roześmiał się bezczelnie w twarz starego. A to inna kwestia. Po co ten występ cały? Ojciec traktuje mnie istotnie jak nai naiwną pannę. Mówmy, jak ludzie dojrzali. Mam być kulisą, nazwiskiem. I osobą pokryć głośną tajemnicę. Zatrzymać hrabiankę w Petersburgu. Nie wtrącać się do niej. Zamykać oczy i uszy. I żyć dalej jak żyłem. Co za szyld będzie ze mnie. Ciekawym, co też dostanę w zamian. Rangę, łaskę nieograniczoną. I milion funduszy panny. Zresztą jednym zamachem im nie zobowiążesz. Wziąłem na się ten interes. Pojutrze bal maskowy u chrobiostwa. Wtedy się zbliżysz i poznasz, dalej pójdzie jak spłatka. Dlaczegoż więc dzisiaj ojciec mnie tą historią nudną truje? Będzie jeszcze tyle czasu. Dali Bóg, nie pamiętam, jak ta dziewczyna wygląda. Piękna jest, przepyszna. To się rozumie. Dla Pospolitej nie robi się tyle zachodu i tak długiego wstępu. A, jak mi się spać, chcę dobranoc, ojcu. Przeciągnął się i wyszedł. Teraz dopiero z mnóstwa kobiecych twarzy. Poczęły mu się wypuklać rysy owej przeznaczonej. Była to jedynaczka, córka zagranicznego magnata, którego obowiązki służbowe chwilowo zatrzymywały w Petersburgu. Powoli przypominał sobie Sever, kto najgorliwej kołoni się uwijał. A potem i to mu przeszło na myśl, że mówiono o rychłym wyjeździe magnata z powodu właśnie dość dwuznacznych plotek i komentarzy. Gdy zasypiał, jak żywa w w półjawie stanęła przed nim smukła postać bardzo młodej dziewczyny o marzących, aksamitnych oczach. Te oczy często spotykał utkwione w siebie na balach. Tańczył rzadko z nią i zaledwie parę słów banalnych zamieniał. Nie wydała mu się ani ponętną, ani zabawną w porównaniu do światowych, dojrzałych dam. Zresztą i wśród tych dam była jedna której zalotność i wdzięk szatański pochłonęły nawet nieuchwytnego sewera. Od jesieni trzymała go, wabiła, drażniła, doprowadzała do szału. Opętany był ten lew wobec tego uroku, co znaczyła młodziutka, sentymentalna dziewczyna. Dowiedziawszy się, że jego wybrała, że go dostanie oficjalnie, że może dumną będzie z tego posiadania, uczuł do niej nienawiść i od razem za to, że to nie tamta była. Usnął z silnym postanowieniem odmówienia ojcu stanowczo. Nazajutrz jednak oswoił się z tą myślą, a raczej zapomniał porwany znowu wirem życia. Otrzymał masę bilecików anonimowych na bal maskowy. To go ostatecznie pociągnęło na tę zabawę, mającą być wstępem do małżeństwa. Gdy ojciec doń wstąpił na zajutrz wieczo wieczorem, poznał po twarzy młodego, że zbyt jest czymś innym zajęty, by mieć silną wolę oporu. Kapiący od złota gwardzista nakładał już rękawiczki. Obok na stole starannie przechowana w wilgotnym mchu leżała gałązka pryskiego bzu. Czy to kwiat od kogoś, czy to dla kogoś? spytał stary libertyn. Sewer sever mocno poczerwieniał. Przysłano mi bez nazwiska, nie wiem. Odparł, chowając spiesznie kwiat do kieszeni. — Może chcesz? Moim wyżłom daj do powąchania, odnajdą rychło ofiarodawczynię. — Ech, nie warto! — zbywając rzucił Sewer. — Jedziemy razem z Swaty. — Ach, prawda. Proszę ojca o swobodę do jutra. — Potrzebujesz się poradzić kogoś? — Owszem. Gdy weszli, salony były już pełne. Glebow chciał doprowadzić syna do hrabianki. Ale chłopak mu zginął w tłoku masek i mundurów. Lawirując, opędzając się od zaczepek, kierował się gwardzista do oranżerii. Obszedł zakątki pomarańczowe, zajrzał na ławki osłonięte równikowymi paprociami i wreszcie stanął niby w podziwie przed jakimś kwiatem. Opodal na ławce dwoje ludzi rozmawiało z cicha i bardzo żywo. Była to sprzeczka. Kobieta uderzyła wachlarzem po liściach, potrząsała głową, przeczyła. Mężczyzna coś jej przekładał, o coś nalegał. Maska ukrywała oczy damy, ale miała na sobie liliowe domino i gałązkę perłowego bzu u ramienia. Sewer znalazł czego szukał. Kobieta była form na zwyczaj pięknych. Miała arystokratyczne ręce i karnację bladej róży. Z koronki błyskały mocno pąsowe usta, z maski widać było demoniczne, piękne oczy. Ujrzała i ona Sewera i kończąc rozmowę podniosła głos do sąsiada. — Tymczasem dość tego, Platonie. Zarzynasz mnie twymi dowodzeniami. Jeśli mi się nie uda, i owszem, ale niczego nie obiecuję. Idź sobie, chcę się bawić. — W każdym razie nie zapomnij o mnie, siostrzyczko. — Nie zawiodłam ciebie dotąd. Mężczyzna wstał, ucałował jej rękę i odszedł. Dama powolnym ruchem zdjęła maskę i spojrzała na Sewera. Podszedł i skłonił się. — Omal się hrabia nie spóźnił — rzekła z dąsem. Zaraz odjeżdżam. — Mam obiecany kotylion. — O, ja lubię dotrzymać to tylko, czego nie obiecywałam. Zresztą Platon mi zatruł wieczór. A zatem, wierny i w niełasce, parę słów tylko rzucę. Hrabina wie, że się żenię. Bardzo żałuję przyszłej żony hrabiego. Któż to? Hrabianka Gizella. Ha, ha, ha! Więc to na hrabiego przypadł los konwesatora drogocennych depozytów. Jesteś osobą wzbudzającą aż tak wysokie zaufanie. Winszuję. Dziękuję, pani. Sewer znowu się skłonił, rozdrażniony szyderstwem. Wieścią tą myślał zwalczyć chłodną kokietkę. Myślał, że chce skorzystać ze swego wpływu i zabroni mu. Zawiedziony, ostygł nagle, głuch gniew nim zbierał. Kobieta patrzyła nań drwiąco. Nie rób, że hrabio tak wściekłej miny, przygotuj się do nowej roli łagodnego, bezstronnego świadka, a tymczasem usiądź, proszę. Usłuchał nadąsany, zaleciał go zapach perfum, na ciasnej kanapce opierali się prawie o siebie. I to wszystko, co mi pani powie? Mruknął, poczynając drżeć. Cóż więcej? Ruszyła ramionami. Śmieję się. Patrząc, że ja cierpię, wolę sama nie cierpieć. I nie kochać? Naturalnie. Pani jest gorszą od kata. Doprawdy? Dziękuję za porównanie. Pan zaś jest naiwniejszy od dziecka. Dlaczego? Bo pan cierpi nad moją wesołością, żebym ja pana wybierała żonę. Wybrałabym tylko hrabinkę Gizelle. To mi dogadza. Bo. Może się pan sam domyślać i kombinować. Słyszy pan, coś grają. Czas nam się ukazać. Ruszaj pan i pomów z hrabianko. Ma złote domino na sobie. Wstała, włożyła maskę i zanim się opamiętał, już jej nie było w cieplarni. Ruszył opieszale ku salonom, gdy mu drogę zastąpił generał ojciec. Mówiłem już z hrabią, rzekł. Ty załatwiłeś się z dziewczyną. Wcale nie i straciłem ochotę. Jak chcesz, ale jutro wyjedziesz do Samary bez grosza. Nie znoszę żartów w poważnej sprawie. Sewer popatrzał mu w oczy i zadrżał. Zrozumiał, że był wzięty w sieć bardzo mocno. Trzymano go tym, bez niczego już by żyć nie potrafił pieniędzmi. Schylił głowę, pobity i pokorny. Zapłacę jej za to zamruczał wściekły, kierując się w stronę złotego domina. Zapanował jednak rychło nad sobą. Zaczepił z uśmiechem i zamieniwszy parę słów banalnej rozmowy zaprosił do walca. Po przytańczeniu podał ramię i poczęli się przechadzać. Dziewczynę nie bawiło udawanie. Milczącą była i jakby zalękła. Wreszcie nieśmiało się odezwała. Pan hrabia mnie poznał. Ja tak nie lubię udawania. Proszę więc być sobą i rozmawiać nie z maską. – Co za gąsiątko! – pomyślał z niesmakiem. Jakie szczęście, że ja jej wyznania miłośnego nie będę czynił. W ogóle rozmowa się nie kleiła. On był znużony, ona widocznie zbyt przejęta. Nie wiedział, że patrzyła nań rozmarzonymi, tęsknymi oczami pierwszego serdecznego zajęcia. Patrzyła i potem, gdy odszedł, pozbywszy się obowiązku, ścigała go w kotylionie. On już o jej istnieniu zapomniał, roznamiętniony tańcem z krabiną Zitą. Zdyszani oboje rzucali sobie krótkie słowa, spojrzenia. Ramię Sewera zaciskało się wokół jej toczonej kibici. Już się nie śmiała. Usta jej płonęły ogniem, oczy obiecywały rozkosz. W pół kotyliona zabrakło tej pary. Po ustach wielu stańczących przewinął się dyskretny uśmieszek. tylko Gizella niczego nie pojęła. W parę dni potem jenerał znowu wezwał do siebie syna. Czas już byś się osobiście oświadczył. Hrabia tego czeka, rzekł z naciskiem. Jeżeli się to nie może bez mnie obejść, to służę. Schowaj do kieszeni swą minę ofiary. Musisz przecie zjednać sobie dziewczynę, okazać i powiedzieć, że kochasz. Jest podobno sentymentalna, ty zaś potrafisz na absolutek rozkochać ją. Naturalnie, to żadna fatyga. Niech mnie tylko po ślubie nią nie traktują. O to się nie troskaj. Podszedł ten, tedy Sewer z oświadczynami. Rodzice przyjęli jedynaka, milionera, bardzo skwapliwie, a po trzech wizytach wyznała Gizela matce, że jest nad wyraz szczęśliwą. Narzeczony znosił kwiaty i książęce podarki, był korekt, w każdej chwili okazywał troskliwość i zajęcie. Jednocześnie romans Sewera i hrabiny Zity stał się faktem jawnym i bajką modnego świata stolicy. Nie zadawali sobie nawet trudu ukrywania. U hrabiny była to bezczelność i chęć zgnębienia rywalki, u Sywera chęć wykręcenia się od nienawistnego małżeństwa. Myślał, że sług dojdzie do Gizeli i jej rodziców. Wywoła skandal, oburzenie i zerwanie związku. Ale jak zwykle w takich razach osoby najbardziej interesowane pozostawały w nieświadomości. Oszczędzano ich, jedni milczeli przez obojętność. Inni przez satysfakcję, domagania złemu, reszta przez lęg glebowa. Nie wiedziała tedy Gizela, że ten piękny gwardzista, towarzyszący jej na balach, prawiący słodkie słówka, czuł do niej prawie wstręt. Myślał o innej, a był tylko przynętą rzuconą przez zręcznego rybaka. Młoda, czuła ufna, szła za nim z rozkoszą, kwiatom, gwiazdom, ptakom szepcąc swe zwierzenia o szczęściu. W styczniu ślub się odbył. Glebow chciał go mieć na miejscu w soborze przy asystencji dworu i dygnitarzy. Lecz wtedy raz pierwszy poznał, że synową przyszłą będzie miał niełatwą robotę. Hrabianka zażądała stanowczo katolickiego ślubu. Jenerał wyszedł wściekły i zaraz napadł na syna: Słyszałaś? Ona mi stawia swe ultimatum. Cóż to myślisz, że ja jej słuchać będę? Sewer się roześmiał. Ano ojciec myśli może, że wasi żandarmi wszędzie dadzą rady. Iluzje. Trzeba się skurczyć, prosić klechów katolickich o ślub, bo mi się widzi, że nie bardzo mile mnie przyjmą. Doprawdy, źle ci się widzi. Im się karze i basta. Niech więc to ojciec załatwi, bo ja nie ciekawym posłyszeć od nich tego, co powiedzą. Nie ośmielą się. Bądź spokojny. Zresztą to się załatwi rzekł obojętnie Sewer, podczas gdy chmura obejmowała jego twarz. Ale czy ojciec jest zupełnie pewny, że wykona się równie gładko dalszy ciąg programu? Cóż to znowu? Pozwoliłeś sobie może zakochać się w niej? To nie, ale ona mnie kocha i bardzo wątpię, czy będzie komu innemu łaskawą. To ojcu wcześniej powiadam, abyśmy nie wpadali w pułapkę, którą sami stawiamy. Popsujemy żywot jej, mój, a nie spełnimy zadania. Brednie. Nie ma kobiety, co by to odrzuciła. Zbyt piękne masz o sobie wyobrażenie. Sewer zaśmiał się szyderczo. Niech mi ojciec w tym razie nie wyzywa. Może pójdziemy o zakład. Jenerał się przeraził. Dajże pokój głupstwom. Dosyć mam już rozsądku, aby nie ściągać gromów na moją i twoją głowę. Teraz idźże do tej głupiej i staraj się ją namówić do naszego ślubu. Sewer ociągając się poszedł. Długi czas o zmroku rozmawiali z hrabianką, z czułego i wesołego ton rozmowy zeszedł na poważny. Gwardzista coraz się stawiał bardziej, milczący i zadumany, Gizela coraz wymowniejszą. Sewer poczuł, że nie lalka to jest i nie dziecko, ale istota zasad pewnych, pojęć jasnych, stała, łagodna, kochająca, ale z całym poczuciem obopólnych obowiązków. Chwilami czerwieniał ze wstydu. To bladł ze strachu, to się wzdrygał buntem, i tak pochylony rękę jej manich, machinalnie trzymając milczał, myśląc, że się w srodze zawiedli. Gdy przyszedł nazajutrz do generała z relacją swej misji, ponury był i rozdrażniony. Ładnego gośmy się kłopotu napytali. Burknął. Ślub odbędzie się w wiedniu. Niech się ojciec nie stara opierać, inaczej być nie może. A po ślubie wracacie natychmiast tutaj. Naturalnie, byle prędzej to zbyć, bylebym jej nie potrzebował w oczy patrzeć. Popełniamy ohydę. Widząc jego niechęć, jenerał starał się wszystko gładko załatwić. W każdym razie był to dlań piękny dzień, gdy ujrzał Sewera i Gizelle wychodzących pod rękę wiedeńskiego Włoty w Kirche, połączonych już na życie przysięgą i obrączką ślubną. Glebow głęboko odetchnął i z niekłamanym zapałem uścisnął syna. Tegoż dnia, pozorując obowiązki służbowe, Sewer uwiózł żonę do Petersburga. Rzeczywiście, Powoływała go służba hrabiny Zity, a przy tym nie mógł patrzeć w oczy Gizeli, w te oczy fiołkowe, słodkie, a takie czyste i prawe. W pysznym pałacu glebowa rozpoczęło się nowe życie hrabianki. Świat spodziewał się scen i skandali, widząc, że Sewer w niczym dawnego trybu nie, nie zmienił. Ale zawiodły się tym razem ludzkie języki i ciekawość. Pałac był cichy. Żadna zeni nie wyszła plotka, najciekawszy nie dostrzegli niczego podejrzanego. W parę tygodni po ślubie Gizella zachorowała ciężko, miesiąc walczyła ze śmiercią, potem ukazała się znowu w świecie, przyjmowała i składała wizyty, bywała na balach, spełniała z uśmiechem i spokojem obowiązki swego towarzyskiego stanowiska. Z młodej dzieweczki stała się wielką damą. I nikt nie dojrzał w niej najmniejszego cienia, śladu rozbicia, złamania, zawodu, wiedzy nawet tego, co się działo w koło niej. Czas zbywający od przyjęć i świata poświęciła ubogim, chorym, dziatwie bezdomnej. Opatrznością była nędzy należała do wszystkich filantropijnych zakładów, zyskała rychło popularność dobrodziejstwa. Z mężem zaledwie się widwali chwilowo z taktem i miarą unikała wszelkich wyjaśnień i scen przykrych. Nie rzekła do nich nigdy dwuznacznego słowa, ale też nie spojrzała nigdy w oczy i nie odezwała się serdecznie. Bywali razem, jeśli tego wymagał obyczaj świata, rozmawiali ze sobą ściśle tyle, ile wymagała konieczność i żyli tak pod jednym dachem, rozdzieleni od kłania, obojętności jego, i jej głęboką niechęcią za zdradę i kłamstwo, a Sewer szalał jak przedtem. Mówiono, że nigdy dotąd hrabina Zita nie była tak długo dla jednego łaskawą. Zazdroszczono mu, winszowano. On upojony z triumfem stracił wielką miarę i równowagę. Występowali wszędzie razem, afiszowali się szczelnie. Doszło do tego, że zażądała, by żonę do niej wprowadził na bal zapustny, gdzie w żywych obrazach ona miała być ariadną. On Bachusem był nietrzeźwy. Gdy z tą propozycją przybył do gizelni, nie pojmował, co czyni. Ona wysłuchała go spokojnie. Purpura krwi objęła jej przezroczyste skronie. Milczała sekundy. Niestety być nie mogę. Odparła wreszcie: Mam sesję przytułku pod prezydencją najjaśniejszej pani właśnie w ten dzień. Pijany zaśmiał się cynicznie. O, muszę zatem ustąpić? Czy to będzie pierwsza schadzka? Po cóż tyle zachodów? Pałac jest wolny. Ta filantropia zbyteczną jest maską. Gizella tym razem zbladła jak ściana. Pałac wolnym nie jest, bo w nim mieszka mój honor. Wyjdź pan! Otrzeźwiał nagle. I wyszedł palącego wstydu pełen. Pod gankiem spotkał ojca siadającego do sanek. Jedź ze mną, rzekł jenerał. Pokażę ci coś ładnego. Coś ładnego, czego nie znam, tego nie ma w Petersburgu. Ano, zobaczysz, to moje. Ruszaj do Arkadii Anika. Wysiedli pod francuskim teatrzykiem. Tam pokazał synowi aktoreczkę młodą, produkującą swój cienki głos i delikatne kształty, przed publiką był półpijaną. Tam do licha, mruknął sewer. A toż nasz kijowski kwiaty lnu, w karykaturze naturalnie. Kto taki? Zagadnął ciekawie Jenero. – To stare wspomnienie. Miał jeden z kolegów w Kijowie dziewczynę. Cudo, przypomniała mi ją ta, jak małpa przypomina człowieka. Tamta była śliczna, biała, smukła, z buzią koralową, ząbkami jak perły. A takich oczu błękitnych nie widziałem nigdzie, u nikogo. Kolega też ją kochał wściekle, a strzeg jak turek. Jak się zwała? Nie wiem. Diablo mi się jej chce. Ejże, zrób mi prezent i odszukaj ją. Sfiksował ojciec? Po pierwsze, za młodym na handlarza niewolnic, a po drugie, lubiłem kolegę i nie myślę mu odbierać skarbu. To cała jego własność na świecie, niech trzyma. — Nie chcesz mi zrobić przysługi? — burknął jenerał. — A to ojciec chciwy. Mogę sobie dogodzić. — I owszem, ale ja pośredniczyć nie mogę. — Nie możesz — zaburczał Glebów. Nie znosił oporu ani przeszkody w swej chęci. Sapał i umilkł, coś złego obmyślając w swej tygrysiej głowie. Już sever dawno ten epizod zapomniał, gdy pewnego dnia jenerał wezwał do siebie służbowego adiutanta. — Wziąć pod nadzór Platona Donatowa — Rozkazał. Pod nadzór tajny? Tak! Rzucił tylko prywatne o tym ostrzeżenie na fontankę do jego siostry hrabiny Zity. Oficer się skłonił i wyszedł. Glebow, jak pająk, sieć rozpiął i w środku niej zaczajony czekał. Trawny miał węch stary szpieg i intrygant. Już na ja zajutrz Sewer się doń zjawił. Niespokojny, rozdrażniony, ale widocznie pokorny. – Czy to prawda, że Platon pod nadzorem? – spytał, nie umiejąc dyplomatyzować. – Co za Platon? – Donatów? A tak, i to dopiero początek będzie z nim źle. – Dlaczego? – To socjolog. Brednie. – Może być, ale takie brednie prowadzą do Petra fortecy, albo i dalej. – Ojciec tego nie uczyni. Platon zabawia się dzikimi mrzonkami, bez żadnej szkody dla istniejącego porządku rzeczy – Niech się nie zabawia zimno rzekł jenerał berniąc palcami o stół. To będzie go drogo kosztowało. Ojciec, niech dla mnie to uczyni i da mu pokój. Wyjedzie za granicę. Glebow przez nawisłe brwi śledził obłoczki dymu z cygara. Nie wyjedzie już wysedził z satysfakcją kata. Co ojciec chce za wypuszczenie platona? drżąc cały spytał sewer. Glebow począł pogwizdywać przez zęby i uśmiechać się złośliwie. Mógłbym zażądać hrabiny Zity, wycedził, ale będę wspanią myślnym przyjmę kwiatek lnustwych rąk. Sewer otarł pod ze skroni, wzdrygnęła się w nim resztka szlachetności. To gorsze niż tamto, zamruczał. Jak sobie chcesz, odparł Stary i, przechodząc do innego tematu, spytał. Czy będziesz dzisiaj na służbie w Gataczynie? Daj mi, ojciec, rozkaz uwolnienia do policji, zawołał głuchy Sewer. Ty daj słowo, że za miesiąc będę miał dziewczynę. Wiem przecie, do czego się zobowiązuję. Jenerał rzucił na papier słów kilka i podając zaśmiał się cynicznie. Jak pomyślę, co ty za to dostaniesz, czuję, żem się oszukał, rzekł. Sewer nic nie odparł. Czuł, że popełnia ochydę. Zrywa ostatnie ogniwo duszy.